When it's just you, well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z Encyklopedii Kryptowalut. Nagrywam ten odcinek już po raz drugi, bo niestety taka zwykła rzecz jak kliknięcie w przycisk rozpocznij nagrywanie przerosło mnie poprzednio i 15 minut gadałem do kamery, która mnie nie nagrywała. No ale nieważne. Dzisiaj chcę poruszyć pewien temat, który gdzieś tam ostatnio przyszedł mi na myśl, a mianowicie o wyznaczaniu celów. O wyznaczaniu celów, które mogą nas przybliżyć do jakiegoś zarobku w świecie kryptowalut. Do tego, aby stać się może nie całkowitym ekspertem, natomiast chociażby sporo wiedzieć na temat projektów, na temat specjalizacji czy tam dziedziny technologii, w którą inwestujemy, w którą chcemy powierzyć nasze pieniądze, aby za jakiś czas oczywiście zwróciło nam się to z nawiązką. No bo jak to w świecie bywa, nie można być ekspertem we wszystkim. Doba ma tylko 24 godziny. 8 godzin jesteśmy w pracy, w większości oczywiście. 6-7 chociaż godzin na ten sen, niektórzy oczywiście mniej. No i zostaje nam kilka godzin na zrobienie zakupów, na ugotowanie sobie czegoś, spędzenie czasu z rodziną, z małżonką, z mężem, z dzieciakami i tak dalej. No więc tego czasu na rozwijanie swojej wiedzy tutaj, na poszerzanie swoich horyzontów, nie zostaje nam zbyt dużo w ciągu doby. Dlatego, żeby wykorzystać do granic możliwości jakby ten czas, ja od jakiegoś czasu stosuję taką zasadę, aby skupiać się na tym, co po pierwsze mnie interesuje, po drugie na tym, co może dać w przyszłości zarobek, po trzecie na tym, aby była to może nie jakaś całkowita nisza, bo na niszy no nie zawsze da się zarobić, chyba że wymyślicie jakąś mega niewiarygodną rzecz, no to nawet jeżeli ta firma lub wy sprzedacie niewielką ilość produktów, no to tak czy siak zarobicie kupę kasy. Natomiast musi być to nisza pod względem jakby branżowym, nie pod względem ilości klientów. Klientów oczywiście chcemy, żeby było jak najwięcej, natomiast nie chcemy, żeby było jakoś wiele firm, które będą rozwijały się w tej dziedzinie, w którą my chcemy jakby tu wejść, zainwestować swój czas, a jak wiadomo, czas to największe tutaj bogactwo w naszym obecnym świecie i od zawsze tak było i od zawsze myślę, że tak będzie. No tego akurat jeszcze nikt nie wymyślał, żeby tutaj rozciągać nam na ziemi, żeby doba nagle miała 48 godzin, więc myślę, że czas tutaj odgrywa rolę w tym aspekcie, w co inwestujemy, czym się interesujemy i o czym czytamy. Dlatego jako, że ja poświęciłem, tak jak mówiłem, 12 miesięcy na tą książkę pod spodem, to jeżeli ktoś chce z Was, to niech wesprze jakimś tam zakupem, a na pewno zminimalizowanie tutaj wiedzy, którą zawarłem w tej książce, do tych kilkuset kartek, spowoduje to, że będziecie mieli zdecydowanie więcej czasu na to, aby interesować się projektami, które Was interesują, niż poszukiwać tutaj wszystkich tych informacji, które ja zawarłem w tej książce, a tak jak mówiłem, samo napisanie trwało około 8 miesięcy, więc jakby z 8 miesięcy taką książkę możecie łyknąć w jeden dzień i zaoszczędziliście właśnie 7 miesięcy i jakieś 30 dni Waszego czasu. Także przechodząc dzisiaj do tematu i tym, czym ja się bardzo mocno interesuję, a wiecie to na pewno z filmów, jeżeli oglądacie mnie już od dłuższego czasu, że bardzo mocno interesuję się projektem SciCoin, który siedzi w dziedzinie, który rozwija dziedzinę data store, czyli przechowywania danych. No i dzisiaj może nie o samym projekcie Saja, bo o tym powiem Wam w kolejnym filmie, który nagram zaraz po tym materiale. Natomiast dzisiaj o samym jakby tutaj przechowywaniu danych, o tym dlaczego uważam, że właśnie to jest nisza, która natomiast posiada miliony, jak nie miliardy, myślę, że miliardy klientów na całym świecie. A jednak firm, które starają się jakby tutaj rozwijać produkty i projekty w tej branży jest dość niewiele. Szczególnie jeżeli mówimy tutaj o branży kryptowalutowej, bo tutaj tych projektów i konkurencji dla tego projektu SAE jest naprawdę, naprawdę uwierzcie, mało. Jeżeli chodzi o cały data storage i o to, dlaczego uważam, że to jest nisza, która mega szybko się rozwija z roku na rok, która ma miliardy klientów, no to teraz sobie pomyślcie, czy jesteś klientem data storage, czy jesteś klientem przechowywania swoich plików gdzieś na serwerach zewnętrznych, w chmurze, chociażby na głupim waszym dysku twardym. I co? No odpowiedź brzmi oczywiście, że tak. Każdy z nas ma w komputerze dysk twardy, co oznacza prostą sprawę, że jesteś klientem przechowywania jakby tutaj danych.
Większość z nas ma konto na Gmailu. Gmail udostępnia nam Dropboxa, który też jest jakąś opcją do przechowywania danych w chmurze. Oczywiście mamy tutaj darmową wersję, każdy za darmo. Natomiast jeżeli chcemy przechowywać jakieś tam większe zdecydowanie pliki danych, większą ilość tych danych, no to musimy już wykupić dostęp do tutaj Dropboxa, nie wiem jak on tam się nazywa, premium chyba, czy coś takiego. Tak samo jest w przypadku chociażby tutaj przechowywania w chmurze Amazona S3, to się nazywa, z tego akurat korzysta większość firm, bo jest to dość dobry serwis do przechowywania właśnie tutaj danych, bezpieczny oczywiście, z łatwym dostępem, z szybkim dostępem i tak dalej. Natomiast to też kosztuje kupę kasy. Już nie mówimy o samym przechowywaniu danych tam, natomiast samo pobieranie plików z tych serwerów też kosztuje pewne pieniądze, o czym większość z Was pewnie nie wie, bo nie korzysta jednak z tych premium takich wersji. Wystarczają nam te wersje, które są dostępne jakby tutaj w darmowych rozwiązaniach. Natomiast jeżeli chodzi o takie większe firmowe, przemysłowe już tutaj rozwiązanie, no to pobieranie plików również kosztuje. Co do tego data storage, to jak widzimy tutaj jest taki fajny slajd pokazujący to, jak szybko zmieniają nam się jakby rozszerzenia plików, a raczej wielkości tych plików. No bo jeszcze jakiś czas temu, parę lat temu, jak gra miała tam, wiecie, gigabajty, 2 gigabajty, filmy miały po 700 mega, no to było sporo, bo tam dyski mieliśmy 100, 200, 300, 500 gigowe. No i to już wiecie, 100 takich filmów i już nam zajmuje cały dysk. Teraz przeszliśmy już do dysków terabajtowych i bardzo dużo osób ma dyski 1-terabajtowy, 2-terabajtowy w komputerze i nie jest to niczym nadzwyczajnym, bo taki dysk kosztuje powiedzmy kilkaset złotych. Natomiast jeżeli chodzi już o jakieś potężne firmy, między innymi Big Data, bo Big Data to są takie potężne już przemysłowe firmy zbierające miliardy danych na sekundę, tak samo, tak na przykład jak Google, który zbiera u nas miliardy danych o tym, gdzie jesteśmy, co robimy, jak jemy, co wyszukujemy i tak dalej. Chociażby miasta, takie miasto Nowy Jork na pewno, też korzysta z Big Data. Do tego między innymi, aby zapobiegać kradzieżom. Oni tam zbierają dane o tym, gdzie jest najwięcej przestępców, gdzie jest najwięcej osób u nich, gdzieś tam, które siedziały w więzieniu, palaczy, osób, które posiadają broń i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób próbują zarządzać na przykład policją, patrolami, gdzie więcej patrolów wysłać policyjnych, żeby na przykład uchronić kogoś przed kradzieżą, przed zabójstwem, nie daj Boże, i tak dalej. Także z Big Data korzystają też miasta potężne, oprócz oczywiście firm, które pozycjonują nam chociażby reklamy i tak dalej, i tak dalej. Mniejsza z tym. No i te firmy już korzystają z petabajtów. Następnie tu mamy kolejne rozszerzenia, które są jeszcze o stukroć większe od tych poprzednich. No i widzimy, że te wielkości tych plików zmieniają się ogromnie, ponieważ świat potrzebuje więcej miejsca do przechowywania danych. Kolejny tutaj jest akurat slajd, który pokazuje, jak z roku na rok te dane zwiększają się w tym świecie. Zobaczcie, że już 10 lat temu tych gigabajtów, bo to są akurat biliony gigabajtów, mieliśmy na dnie dosłownie kilka miliardów gigabajtów. Zobaczcie, jak to szybko się rozwija, po prostu logarytmicznie, jeżeli się nie mylę, tak? Jest to wzrost logarytmiczny. W 2019 330 tysięcy miliardów. Tutaj już dwukrotnie więcej za rok będziemy mieli i tak dalej. I większość z tych danych, bo tutaj jest taka ciekawa legenda, mówi o tym, że tylko mniej więcej, tak patrząc na ten słupek, 10% danych na świecie to są dane ustrukturyzowane. Czyli są to dane przechowywane w większości przez jakieś firmy, posegregowane w katalogach, tak żeby był łatwy dostęp do tych plików. Natomiast około 90% wszystkich plików na świecie to są pliki porozrzucane u nas po komputerach, pliki porozrzucane po różnych Dropboxach, po różnych SpeedyShare'ach, po różnych tych portalach, gdzie możecie sobie udostępniać pliki z kimś innym i tak dalej. Większość to jest taki zwykły śmietnik, z którego my wszyscy korzystamy i który my wszyscy tworzymy. Czyli to są właśnie te nasze dyski twarde, tak jak powiedziałem, Gmaile, Dropboxy i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie darmowe rozwiązania. Tak samo tu jest podobny wykres mówiący właśnie o tych danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Tutaj akurat mówię, że powyżej 80% to są te dane nieustrukturyzowane. No tutaj właśnie ten słupek mniej więcej tyle samo oczywiście tutaj pokazuje. No i
zważając na to wszystko, ile zapotrzebowania świat potrzebuje na dane i na ilość przechowywania danych, bo wszystko się w tym momencie komputeryzuje, głupie zakupy w sklepie, wszystko po prostu, gdzie tylko nie spojrzymy, czy to pójdziemy do lekarza, czy pójdziemy do, no właśnie tak jak powiedziałem, sklepu, czy pójdziemy do pracy, no oczywiście jakiejkolwiek, kosmetyczki, nie kosmetyczki, wszyscy korzystają z komputerów, wszyscy korzystają z baz danych, każda firma potrzebuje serwerów, na których przechowuje swoje dane, bo mało kto, tak naprawdę z mała ilość firm, tak naprawdę, jeżeli nie wiecie, przechowuje swoje dane na fizycznych komputerach u siebie gdzieś tam w budynku, ponieważ zawsze to jest jakaś obawa przed tym, że te dane zostaną utracone, czy to w sposób fizyczny, bo ktoś tam wykradnie to, czy to w sposób jakiś, wiecie, spalenia, coś się stanie z tym sprzętem, nie będzie dostępu przez jakiś czas do tych danych, ponieważ właśnie te dane zostaną utracone i dlatego większość firm korzysta z jakichś tutaj zewnętrznych providerów, takich właśnie jak chociażby Amazon, takich jak AWS, takich jak właśnie gdzieś tu Dropboxy i tak dalej, zawierzając tak naprawdę przechowywanie swoich plików innym potężnym korporacjom. Tu jest taka ciekawostka, czytałem jakiś czas temu, że cała serwerownia Google mniej więcej ma taką wielkość, jak jedna z jakichś tam dość takich przeciętnych plantacji koparek w Chinach do oczywiście wydobywania tutaj kryptowalut. Także to są takie, jeżeli chodzi o Google akurat, to oni mają takie w podziemiach potężne tutaj hale. Oczywiście wszystko jest dodatkowo wentylowane, kilka poziomów tutaj unikania pożarów, oczywiście wiecie, mnóstwo zabezpieczeń. Natomiast dalej powierzamy swoje dane jakiejś zewnętrznej firmie, która w każdym momencie, tak jak Amazon zrobił w zeszłym roku jednej firmie, odciął im dostęp całkowicie do ich danych, ponieważ nie spodobało im się to, co oni tam w tych danych przechowują, bo tam były jakieś no, niefajne rzeczy przechowywane. Innej firmie zabronili dostępu do danych, bo tam się spóźnili z płatnością parę dni dosłownie za jakby kolejny okres rozliczeniowy i zabrali im dostęp do wszystkich danych i ta firma miała ogromne problemy, bo kilka dni bez danych dla takiej potężnej korporacji to może oznaczać nic innego jak po prostu plajt i bankructwo. Dlatego tworzą się rozwiązania zdecentralizowane, tak jak właśnie w projekcie SAIA, które pozwalają Wam w sposób bez żadnych tutaj middlemenów, bez pośredników przechowywać dane. Jak dokładnie przechowywane są dane w SAIA, co tam się w tym projekcie zmieniło ostatnio, co powoduje to, że jest to tak naprawdę jedyny możliwy projekt w tym momencie na rynku, jeżeli chodzi o zdecentralizowane przechowywanie plików, który ma rację bytu i który może zastąpić właśnie tutaj AWS-a czy Dropboxa. Co tam takiego się dzieje, opowiem Wam w następnym filmie, który mam nadzieję, że jutro pojawi się na kanale. Cześć! Vanilla, la, la, la.